Witam Was pachnąco dzisiaj z pięknego pleneru moich podróży razem z olejkami dla Was. I chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jeżeli macie zmęczone czoło, pojawiają Wam się zmarszczki, walczycie tutaj niepotrzebnie z tą lwią zmarszczką, martwicie się, skupiacie się na jakichś teraz swoich problemach, czy jakichś projektach, czy pracy. Jak rozluźnić czoło, okolice czoła, okolice lwiej zmarszczki, okolice oczu. Nie wiem, czy wiecie, to się wszystko tutaj łączy, cały stres się kumuluje w okolicy też głowy, więc warto sobie też masować głowę. Ale dzisiaj Wam pokażę taki masaż właśnie połączony z ćwiczeniami jogi. Jak wiecie, najpierw ważne jest, żeby przyzwyczaić skórę do dotyku. Także bardzo fajne jest, żeby przegłaskać, drenując właśnie okolice czoła. Więc zaczynamy od linii wewnętrznych brwi. Przegłaskujemy. Ja za drugim razem robię to troszeczkę mocniej. I okolice oczu delikatnie w dół, aż do obojczyków. Teraz przyciskam i rozluźniam okolice lwiej zmarszczki. Robię delikatne kółeczka i dociskam. I przegłaskuję. Teraz mocniejszymi ruchami wzdłuż właśnie tych zmarszczek poprzecznych przegłaskuję. Przyciskam okolice skroni. I delikatne kółeczka. Drenuję okolice nad i pod brwiami i nad i pod oczami. Przegłaskuję. I teraz przechodzimy do ćwiczenia już takiego jogowego właśnie czoła. Także przytrzymujemy rączką i szeroko otwieramy oczy tak, żeby nie marszczyć czoła. Jeżeli Wam się już to udaje, możecie sobie wziąć rączkę, ściągnąć z czoła i spróbować to samo ćwiczenie rozszerzania oczu bez marszczenia. Zobaczyć, czy Wam się już to marszczy. Jeżeli dalej Wam się marszczy, to na razie ćwiczcie właśnie z dłonią przyciśniętą. I szeroko oczy, otwieramy oczy. To ćwiczenie też ćwiczy nam wzrok, także jest fajne na ćwiczenie i poprawianie wzroku. Jeżeli macie oczy przemęczone pracą, na przykład przy komputerze, też fajnie działa. No i oczywiście na okolicę całą oczu, powiek, też fajnie rozluźnia te mięśnie i motywuje do ćwiczeń. Następnym ćwiczeniem bardzo fajna jest taka siekiereczka, ja to mówię. I zrobić sobie w ten sposób, w przeciwną stronę do zmarszczek, tak jakbyśmy chcieli ciąć na przykład pomidora. Teraz rozluźniamy i ja jeszcze robię taki mocny ucisk, dociskam czoło i robię duże, szerokie kółka. I tak samo czepiec ścięgnisty i możemy przytrzymać. Spróbujcie sobie, powiedzcie, jak Wam się podobało to ćwiczenie. Więcej ćwiczeń pokażę już wkrótce. Trzymajcie się naturalnie. Pozdrawiam.